byli szczęśliwą, kochającą się rodziną, która miała wszystko, czego można sobie zamarzyć. Dwoje zdrowych dzieci, świetnie prosperujący biznes i mnóstwo pieniędzy. Mieszkali w przestronnym parterowym domu na zamożnym osiedlu. Z białą elewacją, szarym dachem, zadbaną werandą, basenem i wypełnionym zielenią ogrodem. Mieli wszystko, ale tylko do czasu. Grudniowe zakupy to obowiązkowy punkt corocznych przygotowań do świąt. Musimy zaopatrzyć się w prezenty dla bliskich, kupić świąteczne dekoracje i składniki na aromatyczne bożonarodzeniowe dania. W ferworze zakupowego szaleństwa warto pamiętać o tym, by wybierać tylko sprawdzone i, co najważniejsze, bezpieczne metody płatności. Takie jak Blik, partner dzisiejszego odcinka. Blikiem zbliżeniowym zapłacisz za swoje zakupy na każdym terminalu w Polsce, a cała procedura jest banalnie prosta. Potrzebujesz tylko swojego telefonu. Odblokowujesz ekran PIN-em lub biometrią. Zbliżasz telefon do terminala i gotowe. Nie musisz martwić się o nic więcej. No chyba, że o to, by niczego z zakupionych rzeczy nie zapomnieć. Blik jest moją ulubioną metodą płatności nie tylko w święta. Korzystam z niego, bo jest wygodny, szybki i, co dla mnie najważniejsze, bezpieczny. Szczerze polecam i zachęcam do aktywacji Blika zbliżeniowego w swojej apce bankowej, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ten uśmiechnięty, szczupły mężczyzna na zdjęciu to Jim. Przyjazny i sympatyczny chiropraktyk, znany z tego, że skutecznie leczy kręgosłupy, bóle pleców, karku, szyi czy migreny, tylko za pomocą własnych rąk i doświadczenia. Urodził się 22 lutego 1950 roku w Dayton w stanie Ohio, w rodzinie wyjątkowo zamożnej, znanej i poważanej, która doszła do wielkich pieniędzy za sprawą kreatywnego Freda, dziadka Jima. Fred w 1890 roku założył bowiem niewielką rodzinną firmę, którą dobrymi decyzjami i inwestycjami powoli przekształcał wielkie, doskonale prosperujące przedsiębiorstwo, które w latach 60. było już znane w całych Stanach. Wszystko za sprawą jednego, ale za to genialnego pomysłu. Gdy Jim miał zaledwie 10 lat, dziadek i jego współpracownicy opatentowali jedno z pierwszych urządzeń do metkowania ubrań, a zaraz po nim drukarkę do kodów kreskowych, co pozwoliło im zarobić fortunę. Potem było już tylko lepiej. Kolejne innowacje pomnażały majątek, a gdy Fred zmarł, schedę po nim przejął jego syn Jack i jego żona Ruth, rodzice Jima i jego ośmiorga rodzeństwa. Choć dorastanie w bogatym domu mogło go rozpuścić, Jimowi woda sodowa nie uderzyła do głowy. Gdy dorósł, poszedł na studia, a potem otrzymał wysokie stanowisko w rodzinnym biznesie, gdzie dawał z siebie wszystko. Jednak szybko stało się dla wszystkich jasne, że takie życie nie było dla niego. Duże pieniądze i ciepła posadka nie dawały mu szczęścia. Nie rekompensowały nudy i braku spełnienia. Praca przy biurku nie była tym, czego pragnął. Dlatego pewnego dnia postanowił z tego wszystkiego zrezygnować. Zaprosił bliskich na kolację i oznajmił, że nie zamierza już więcej odcinać kuponów od nieswoich zasług, a na swoje imię chce zapracować sam, na swoich warunkach i swojej pasji. Jeszcze w tym samym roku wyprowadził się z rodzinnego domu i wyjechał do północnej Georgii, gdzie po kilku kursach skręgarstwa założył gabinet chiropraktyki. Zakład, w którym od tej pory niósł pomoc ludziom zmagającym się z bólem. Jim najwyraźniej odziedziczył talent do interesu po swoim dziadku Fredzie, bo od początku szło mu nieźle. Był świetnym specjalistą, tak więc szybko znalazł uznanie wśród lokalnej społeczności. Cieszył się doskonałą opinią, dlatego pacjenci polecali go swoim znajomym, a ci kolejnym i interes się kręcił. To sprawiło, że nie mógł narzekać na brak pieniędzy, ale na brak miłości już tak. Tak się jednak złożyło,
że zakochanie przyszło do niego samo, a przyszła małżonka dosłownie sama z siebie zapukała do jego drzwi. 21-letnia Teresa Lynn szukała właśnie swojej pierwszej pracy. Wkraczała w dorosłość. Potrzebowała trochę grosza na samodzielne utrzymanie i już od jakiegoś czasu podpytywała znajomych o jakieś ciekawe miejsce, gdzie mogłaby się zakotwiczyć. Tak trafiła do zakładu chiropraktyki Jima. W okolicy głośno było o tym, że lokalny kręgarz potrzebuje pomocy sekretarki. Wiecznie zajęty nastawianiem kręgów, nie ma czasu, by odbierać telefony i ustalać harmonogram wizyt. Teresa, odpowiadając na jego ogłoszenie, spadła mu więc jak z nieba. Dał jej pracę, a ona odwdzięczyła się mu pracowitością, bezgraniczną lojalnością i oddaniem, a wkrótce także miłością. Bo od słowa do słowa, od uśmiechu do uśmiechu, zaczęła się w nim podkochiwać, a on nie pozostawał jej dłużny. Mimo nieprzychylnych spojrzeń sąsiadów i znajomych, Jim i jego młodsza o 24 lata kochanka w 1994 roku zostali parą. 2 lata później powitali na świecie syna Caleba, a w 1997 roku wzięli ślub. Wtedy też zamienili mały gabinet chiropraktyki na coś większego. Przenieśli się do Dalton, gdzie otworzyli centrum odnowy biologicznej o nazwie Alfa. Centrum, które oprócz nastawiania kręgów oferowało także inne zabiegi relaksujące, w tym masaże. Widząc dla siebie szansę na rozwój, Teresa zapisała się na kilka kursów i wkrótce została rozchwytywaną i cenioną masażystką. Mieli wielu klientów, którzy ustawiali się do nich w długich kolejkach. Szybko dorobili się więc pokaźnego majątku. W 2000 roku, kiedy Teresa urodziła Allison i ich drugie dziecko, małżonkowie postanowili przeprowadzić się do większego domu dla wciąż powiększającej się rodziny. Z dużym ogrodem, wieloma pokojami i nowoczesnym wystrojem. Ich wybór padł na posiadłość w bogatej dzielnicy miasta Ringgold, położonego jakieś 20 minut jazdy autem od Dalton. Byli szczęśliwi. Ich dzieci rosły jak na drożdżach, a czas upływał im na pomnażaniu majątku i corocznych zagranicznych wakacjach. Wiodło im się nieźle, ale tylko do czasu, bo w 2005 roku Jim nieoczekiwanie podupadł na zdrowiu. Narzekał na zawroty i bóle głowy, na ciągłe zmęczenie i ból stawów. Marudził, że czasem czuje się tak źle, że nie może podnieść się z łóżka, co dla człowieka zawsze pełnego energii było czymś trudnym do zaakceptowania. Początkowo próbował zrzucać to na stres i przemęczenie, ale gdy zaczęły się problemy z sercem, a bóle stawów się wzmogły, nie mógł dłużej udawać, że nic się nie dzieje i musiał udać się do lekarza. Tym bardziej, że coraz częściej zamiast iść do pracy, zostawał w domu, a to niosło za sobą bardzo przykre konsekwencje. Z dnia na dzień przestał zarabiać pieniądze. Przeprowadzona seria badań dała jasną i dość przytłaczającą diagnozę. Jim cierpiał na boreliozę, która postępowała. Leki nie pomagały, nie uśmierzały bólu, a on sam czuł się coraz gorzej. Doszło do tego, że już prawie w ogóle nie wychodził z łóżka i nie pojawiał się w pracy. Brak stałego dochodu miał fatalne skutki. On i jego żona mieli pozaciągane kredyty na dom i klinikę. Poza tym ogromną posiadłość, 2 auta i 2 dzieci na utrzymaniu. Przez trudną sytuację finansową nie byli w stanie spłacać rat i popadli w długi. Jim obarczał tym siebie. Czuł, że przez swoją chorobę sprowadził na swoją rodzinę same nieszczęścia. Przez swoją słabość nie był w stanie zapewnić im życia, na jakie zasługiwali. Zaleczona przez lata przyjmowania leków choroba afektywno-dwubiegunowa zaczęła dawać o sobie znać. Stał się nerwowy, drażliwy, szybko wybuchał. Nie potrafił kontrolować swoich emocji nawet w biurze, przy pracownikach. Zdarzało się, że ci słyszeli, jak krzyczy, jak wyładowuje swoją frustrację na żonie.
Teresa bardzo się tym wszystkim martwiła. Stan zdrowia męża ją przerażał. Nie mogła patrzeć na jego cierpienie, na codzienną walkę z bólem. Robiła wszystko, by mu pomóc, ale to nic nie dawało. Z drugiej strony sen z powiek spędzały jej finanse. Mieli dzieci, marzenia, plany. A teraz wisiała nad nimi groźba bankructwa. Poza tym, o czym starała się nie mówić głośno, by nie martwić innych, właśnie odkryła, że jest w ciąży z kolejnym, trzecim już dzieckiem. Przez dłuższy czas nie potrafiła sobie tego wszystkiego poukładać w głowie. Ale gdy oswoiła się z nową sytuacją, wzięła się w garść. Postanowiła się nie poddawać i sama zarobić na utrzymanie swojej rodziny. Wziąć na siebie całą odpowiedzialność za spłatę długów, opłaty, zakupy. Zrobić to, co w tej sytuacji należy zrobić. Powoli wychodziła na prostą. Codziennie zajmowała się domem, dziećmi, mężem. Zatrudniała się do dorywczych prac, przez co powolutku mogła spłacać długi. Gdy już myślała, że może wszystko się ułoży, w 2006 roku otrzymała kolejny cios. Ona również zachorowała. Przeszła jedną, drugą, trzecią, a w końcu i czwartą operację. Potem straciła dziecko. Żale topiła w alkoholu i innych substancjach. Za długi wkrótce odebrano jej dwa samochody. Jakiś czas później za zaległości w spłacie kredytu hipotecznego dostała nakaz eksmisji z ukochanego domu. W jednej chwili straciła więc wszystko to, co było dla niej najważniejsze. Zdrowie, dziecko, poczucie bezpieczeństwa, stabilizację i godne życie. Jej świat dosłownie się zawalił. Runął niczym domek z kart. A ona musiała zrobić wszystko, by go z powrotem poskładać. Była gotowa zapłacić za to każdą cenę, nawet tę najwyższą. 29 czerwca 2007 roku. 3386 Boynton Drive, Ringgold, Georgia. 9:34. Ten dzień był dla Dereka Karolaka dniem jak każdy inny. Wstał rano. Zjadł śniadanie i przyjechał do sklepu, który od kilku pokoleń prowadziła jego rodzina. Zwykle stał za ladą, ale tego dnia miał trochę towaru do wyłożenia. Wyszedł więc do zaparkowanego na podjeździe auta, a wtedy poczuł specyficzny zapach. Rozejrzał się dookoła i już wiedział, co się stało. Zobaczył wstęgę ciemnego dymu i buchające płomienie wydobywające się z jednego z okolicznych domów. Zareagował od razu. Wyciągnął telefon i zawiadomił straż. Po nim po pomoc zadzwoniło jeszcze kilku innych mieszkańców miasta. Wozy strażackie w akompaniamencie głośnych syren dotarły na miejsce 8 minut później. Dokładnie o 9:42. Strażacy szybko ocenili sytuację i doszli do prostego wniosku. Paliło się od środka. Nie było czasu na obmyślanie planu. Trzeba było jak najszybciej sprawdzić, czy w domu byli ludzie. A jeśli tak, udzielić im natychmiastowej pomocy. Wyważyli drzwi i weszli do środka. Już w korytarzu zrozumieli, że sytuacja jest naprawdę bardzo zła. Wszędzie było pełno dymu. Widoczność była praktycznie zerowa. Strażacy krążyli więc po domu jak dzieci we mgle. Oczy niemiłosiernie piekły. Łzy lały się po policzkach. Nozdrza i gardło wypełniał swąd, który nie pozwalał oddychać. Byli przyzwyczajeni do trudnych warunków i nie zamierzali się poddawać. Ale warunki były tak złe, że jeden ze strażaków musiał zostać hospitalizowany. Jako że mężczyźni nie mogli polegać na swoich zmysłach, wyciągnęli sprzęt, który reagował na ciepłotę ciała. Musieli być absolutnie pewni, że w środku nie ma nikogo, kto potrzebuje pomocy. Początkowo kamera termowizyjna nie reagowała. Ale gdy weszli do sypialni na tyłach mieszkania, nagle na ekranie pojawiła się postać. Wyglądała tak, jakby się modliła. Była na kolanach.
oparta o krawędź łóżka, mówił później jeden ze strażaków biorących udział w akcji. Szybko podbiegli we wskazane miejsce. Starali się ocucić mężczyznę, ale był nieprzytomny. Badania wykazały później, że zmarł na skutek uduszenia. W jego organizmie znajdowały się ponadto środki nasenne. Mężczyzną, którego znaleziono w budynku, był 57-letni Jim, właściciel nieruchomości, lokalny chiropraktyk, który z powodu choroby od jakiegoś czasu nie wychodził z domu. Mniej więcej w tym samym czasie niczego nieświadoma Teresa wracała z koleżanką i synem Calebem z oddalonego o około 1,5 godziny jazdy miasta Knoxville w Tennessee, gdzie mieszkali jej rodzice. Prowadziła pożyczony od nich samochód, gdy nagle zawibrował jej telefon. Spojrzała na ekran i natychmiast odebrała. Dzwonił Jerry z biura męża. Obawiała się więc, że może chodzić o Jima. O co chodzi? Zapytała. A mężczyzna bez żadnego wstępu czy przywitania nakazał jej, by zjechała gdzieś na pobocze. Nie mogę, stoję w korku. Odparła, siląc się na żartobliwy ton, chociaż mimowolnie wyczuwała w jego głosie napięcie i sama zaczęła się denerwować. To daj telefon Robin. Zrobiła jak kazał. Kobieta odebrała, a wyraz jej twarzy natychmiast się zmienił. Nie uszło to uwadze Teresy, która patrząc na przyjaciółkę w lusterku, zaczęła dopytywać, co się dzieje. Kobieta nie odpowiadała. Ciągle jak mantrę powtarzała tylko, żeby natychmiast zatrzymała samochód. W aucie było dziecko. Zapewne nie chciała mówić, co się wydarzyło przy nim. Teresa zatrzymała auto kilka chwil później, w pierwszym możliwym miejscu. Wyszła z auta, a w jej ślad poszła także Robin. Powiesz mi w końcu, co się stało? Rzuciła, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, co za chwilę usłyszy. Twój dom się pali, powiedziała smutno Robin. W środku był Jim. Nie przeżył. Teresę, która wróciła do domu około 16, jeszcze tego samego dnia zabrano na przesłuchanie. Chciano ustalić możliwie najbliższą prawdzie chronologię zdarzeń i przybliżony czas wybuchu pożaru. Kobieta powiedziała policjantom, że wyszła z domu mniej więcej o 8:15. Pojechała do Knoxville, żeby pożyczyć od swoich rodziców samochód, jako że ich auta zostały ostatnio zarekwirowane na poczet długu. Mąż co prawda źle się czuł. Bolał go brzuch, ale w ostatnim czasie rzadko czuł się dobrze. Leżał w łóżku od 4 dni. W ciągu ostatnich 4 miesięcy nie przepracował więcej niż 6-7 dni, więc nie widziała potrzeby zostawania z nim w domu. Musiała wykorzystać jedyną możliwą okazję na podwózkę, bo jej przyjaciółka Robin akurat tego dnia również wybierała się do Knoxville. Wzięła prysznic. Jak co rano wypiła z mężem kawę i zamieniła z nim kilka słów. Podczas gdy dzieci siedziały już w aucie koleżanki, czule pożegnała się z Jimem. Pocałował ją. Powiedział, że kocha ją, dzieci i że zaraz zrobi sobie na śniadanie tosta. Do zobaczenia, jak wrócisz. Rzucił, a ona po takich słowach wyszła z domu bez wyrzutów sumienia. Podjechała do fast fooda Chick-fil-A, kupiła kanapki, podrzuciła córkę do opiekunki i ruszyła w drogę do domu. Jeszcze tego samego dnia przesłuchano także towarzyszącą Teresie Robin, by potwierdzić tę wersję zdarzeń. Przyjaciółka opowiedziała mniej więcej tę samą historię, z jedną małą zmianą. Jej zdaniem podjechała pod dom Teresy nieco później, o 8:45. Dzieci przyszły pierwsze. Dopiero po dłuższej chwili dołączyła do nich Teresa. Rozbieżność w zeznaniach kobiet początkowo nie wzbudziła zainteresowania śledczych. Mieściła się w granicach potencjalnego błędu. Pamięć jest przecież zawodna. Wszystko zmieniło się jednak już wkrótce. Po ugaszeniu pożaru, detektywi zabrali się do przeszukania domu Teresy i Jima. Chcieli ustalić, gdzie poszła pierwsza iskra, co było przyczyną wypadku. Relacja Teresy sugerowała kuchnię. W końcu, gdy wychodziła, Jim przygotowywał sobie na śniadanie tosta, co potwierdziły włączone piekarniki,
główny i mniejszy, w którym wciąż znajdował się kawałek chleba. Tego ranka mężczyzna źle się czuł i był na lekach. Mógł więc zasłabnąć, położyć się, zasnąć zapominając o posiłku i tragedia gotowa. Nie można było jednak na tym etapie wykluczyć innych, niezależnych przyczyn, na przykład zwarcia instalacji. Dlatego do pomocy policjanci sprowadzili specjalnie wyszkolonego psa imieniem Smokey, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wędzony, pachnący dymem. Pies wabił się tak nie bez powodu. Był mistrzem w wyszukiwaniu źródeł pożarów i nigdy się nie mylił. Nie pomylił się i tym razem. W ciągu zaledwie kilku minut Smokey doprowadził policjantów do resztek dywanu przy ścianie, dzielącej część kuchni zaadaptowanej na gabinet i sypialnię małżeństwa, gdzie notabene znaleziono Jima. Wskazanie akurat tego miejsca przez psa rozbudziło ciekawość i podejrzliwość wszystkich obecnych. Podłogę w obydwu pomieszczeniach natychmiast poddano specjalistycznym badaniom, a to okazało się świetnym posunięciem, bo wyniki badań całkowicie zmieniły perspektywę i sposób myślenia o zdarzeniu. Bo to nie był wypadek. Ogień nie powstał na skutek zwarcia instalacji czy odpalonego palnika. Został podłożony celowo. Na dywanie znajdował się bowiem rozpuszczalnik. I to w takiej ilości, jaka wykluczała jakąkolwiek przypadkowość. Ten, kto go rozlał, z całą pewnością chciał przyspieszyć rozprzestrzenianie się pożaru. Nie była to jedyna szokująca informacja, na jaką wpadli detektywi. Nagrania z lokalnego fast fooda o nazwie Chick-fil-A, w którym Teresa zatrzymała się na kanapki w czasie, gdy jej dom płonął, wyraźnie wskazywały na pewne przekłamanie. Samochód przyjaciółki Teresy, Robin, pojawił się na drive-thru przed restauracją o 9:17. Jakieś 15 minut po tym, jak zdaniem specjalistów, dom pary stanął w płomieniach. Na pierwszy rzut oka nie było w tym nic dziwnego. Teresa wspominała przecież, że około 8:15 wyjechała z domu i po drodze do Knoxville wstąpiła z koleżanką i dziećmi na śniadanie. Ale gdy policjanci przyjechali w tamto miejsce, odkryli, że ta knajpa znajdowała się dokładnie 8 minut drogi od jej domu. Sprawdzili to kilkukrotnie, jeżdżąc w tą i we w tą. Teresa nie mogła opuścić mieszkania o 8:15, bo wtedy dojechałaby do fast fooda znacznie wcześniej. Tym bardziej, że żadna z kobiet nie wspominała, by się gdzieś po drodze zatrzymywały. Sama Robin też wskazywała godzinę o 30 minut bliższą prawdzie niż jej koleżanka. Początkowo nie zwrócono na to uwagi, ale teraz, w nowych okolicznościach, wszystko nabierało innych barw. Zgodnie z dokładnymi obliczeniami policji, Teresa musiała wyjść z mieszkania około 9:00, wtedy gdy w jej domu już się paliło, albo dosłownie na sekundy przed tragedią. Czyżby skłamała świadomie? Detektywi z każdą kolejną nową informacją stawali się wobec Teresy coraz bardziej podejrzliwi. W domu nie było żadnych zdjęć ani rodzinnych pamiątek, co sugerowało, że z jakiegoś powodu wyniesiono je wcześniej. Poza tym w szufladzie jednej z komód znajdowały się podpisane papiery rozwodowe i polisa na życie Jima, a na podłodze mnóstwo dziecięcych ubrań, które zdecydowanie przyspieszyły pożar. Wobec takiego obrotu spraw policjanci zaczęli się zastanawiać nad tym, czy Teresa mogła mieć jakiś ukryty motyw, jakiś powód, by celowo zniszczyć swoją posiadłość, a nawet pozbyć się swojego ukochanego męża, bo tego też na tym etapie nie wykluczali. By to ustalić, zagłębili się w życiorys pary. Rozmawiali z ich rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami, a to otworzyło im oczy. Dość szybko znaleźli bowiem odpowiedzi na kilka z zadawanych przez siebie pytań. Małżeństwo przechodziło w ostatnich latach poważny kryzys i to na bardzo wielu płaszczyznach. Jim od dłuższego czasu był chory na boreliozę, przez to nie pracował, a zarobki Teresy, która również nie była okazem zdrowia i też przez jakiś czas nie przynosiła do domu żadnych pieniędzy, nie były w stanie pokryć wszystkich zobowiązań, jakie na siebie narzucili w czasach, gdy ich biznes prosperował i przynosił sensowne zyski. Popadli przez to w kłopoty finansowe
I to nie takie, które przy odrobinie zdrowego rozsądku i kilku konsultacjach z mądrzejszymi od siebie można rozwiązać w 5 minut. Może gdyby próbowali ratować swój majątek wcześniej, wszystko ułożyłoby się inaczej, ale oni zabrali się za to chyba trochę za późno. Nie mieli żadnych oszczędności. Żyli z dnia na dzień. Nie płacili rat kredytu, a przez to zadłużyli firmę na ogromne pieniądze. Wkrótce odebrano im również samochody, a na początku sierpnia otrzymali nakaz eksmisji z domu. Obydwoje, niezależnie od siebie, ogłosili bankructwo. Ich sytuacja życiowa była więc nie do pozazdroszczenia, a potencjalny motyw układał się w głowach detektywów Sam. Teresa i Jim, postawieni pod ścianą, z groźbą eksmisji nad głową, mogli dojść do wniosku, że jedynym sposobem na wyjście z impasu i utrzymanie dawnego poziomu życia będzie spalenie domu i wyłudzenie porządnego odszkodowania z polisy. Dzięki pieniądzom mogli wyjść na prostą. Spłaciliby długi, opłacili leczenie Jima, odzyskali auta. Obmyślili więc plan. Wspólnie. Teresa i dzieci bezpiecznie opuszczą mieszkanie, a Jim w tym czasie podłoży ogień i ucieknie. W trakcie realizacji coś jednak poszło nie tak. Pożar rozprzestrzeniał się szybciej niż Jim zakładał, przez co nie zdążył wydostać się z mieszkania na czas i doszło do tragedii. Za teorią przemawiał fakt, że mężczyzna desperacko próbował gasić ogień stopami. Detektywi przez dłuższą chwilę rozważali też opcję, w której mężczyzna zaplanował wszystko sam, bez udziału żony, ale szybko uznali ją za mało prawdopodobną. Żona po prostu musiała mu pomagać. Wszystko splatało się więc w jedną logiczną całość. Był tylko jeden haczyk. Badania wykazały, że mężczyzna tego ranka był na silnych środkach uspokajających. Czy gdyby planował tak poważny krok, brałby leki, które w znaczący sposób opóźniały jego reakcję i powodowały senność? Każdy normalny człowiek wolałby raczej przez cały czas być czujny i świadomy. Ta wątpliwość skierowała śledczych na nieco inny, lecz tak samo prawdopodobny scenariusz. W międzyczasie dotarli bowiem do istotnych informacji na temat Teresy. Sprawdzili jej komputer, telefon, wypytywali o nią znajomych, a to zmieniło ich sposób patrzenia na tę biedną, nieszczęśliwą wdowę. Teresa okazała się nie być typem wiernej, oddanej żony, która zatraca się dla najbliższych i oddaje walce z chorobą ukochanego męża, zapominając o sobie. Wręcz przeciwnie. W chwilach, kiedy czuł się najgorzej, nie mógł wstać z łóżka i przeżywał katusze związane z chorobą, ona miło spędzała czas z kochankami. Detektywom udało się dotrzeć do 4 mężczyzn, którzy potwierdzili romans, ale z tego, co słyszeli od świadków, Teresa mogła być uwikłana w znacznie więcej potajemnych związków. Z jednym ze współpracowników zamykała się ponoć w pokoju do masażu nawet na kilka godzin. To było kolejne kłamstwo, na którym ją przyłapano. Mówiła, że w ich wspaniałym, zgodnym i wspierającym się małżeństwie nie było problemów innych niż zdrowie czy finanse. A jednak, przecież gdyby ich miłość była tak silna, jak twierdziła, nie szukałaby czułości i akceptacji w ramionach innych. Teresa, świadomie czy nie, nie wspominała też o kolejnym, znaczącym szczególe. I jej mąż, o którym z takim uwielbieniem mówiła, tak naprawdę wcale nie był ideałem. Choć ubierała go tylko w najpiękniejsze słowa i na każdym kroku podkreślała same zalety, Jim nie był pozbawiony wad. Miał swoją mroczną stronę, której Teresa się bała. Bywał okrutny i gwałtowny, a wszystkie życiowe niepowodzenia i porażki odbijał właśnie na niej. Pracownicy gabinetu wielokrotnie byli świadkami awantur i krzyków. Widzieli, w jaki sposób traktuje żonę. Nieraz musieli go wręcz uspokajać, bo nie powstrzymywał się nawet przy klientach. Zachowania te nasilały się zwłaszcza w epizodach manii, jako że cierpiał na chorobę afektywno-dwubiegunową. Potrafił wtedy zatruć życie nie tylko rodzinie, ale i całej firmie.
Życie z Jimem nie przypominało więc błogiej sielanki, jak to starała się przedstawić detektywom Teresa, a raczej stąpanie po grząskim gruncie. Kiedy mąż miał zły humor, każdy grymas, każda niezręczna wypowiedź, telefon od niezadowolonego klienta czy odwołana wizyta mogły się skończyć dla Teresy źle. Trudno stwierdzić, czy brała pod uwagę odejście. Zostawienie męża w chorobie mogło nie być dobrze odebrane przez jej otoczenie. Była od Jima dużo młodsza. Poznała go, gdy był na szczycie. I zdaniem wielu, także tych bliskich przyjaciół, związała się z nim tylko dla pieniędzy. Być może obawiała się osądzania. Dlatego zamiast rozwodu wybrała skoki w bok. Teresa stawała się w oczach policji coraz bardziej winna. Bo niby dlaczego ukrywała przed nimi problemy małżeńskie? Dlaczego nie wspominała o trudnym charakterze męża? O tym, że spotykała się z innymi mężczyznami? Musiała mieć powód. I zdaniem śledczych pracujących nad sprawą, taki powód miała. Mogła pozbyć się niewygodnego, wymagającego opieki chorego męża tyrana, a przy okazji dobrze na tym zarobić. Bo o ile sama była ubezpieczona na jakieś 150-170 tysięcy dolarów, życie Jima warte było znacznie więcej. Miał wykupioną polisę opiewającą na $500,000, a jej beneficjentką była Teresa. To mogło kusić. Takie pieniądze w ciągu zaledwie kilku chwil pozwoliłyby rodzinie wyjść na prostą, uniknąć eksmisji, odzyskać samochody, opłacić zaległe rachunki bez uporczywych formalności. Były też zdecydowanie łatwiejsze niż sfingowanie pożaru domu, bo nie wymagały udowadniania wypadku. Powszechnie było wiadomo, że Jim leczył się psychiatrycznie. W ostatnim czasie przechodził epizod obniżonego nastroju. Jeszcze bardziej niż wcześniej martwił się swoim zdrowiem, a zwłaszcza niemożnością zapewnienia bliskim środków do życia. Był tak zdesperowany, że napisał do swojego agenta ubezpieczeniowego list ze sporządzonym na kolanie testamentem, w którym przyznał, że nie ma już chęci żyć, że sobie nie radzi, że nie spełnia się w roli głowy rodziny, bo nie potrafi zapewnić jej bezpieczeństwa. Ciężki stan Jima dostrzegali wszyscy wokół, także jego syn Caleb, który szczegółowo opowiedział policjantom o dylematach ojca. Ta wiedza stała się dla prowadzących dochodzenie kluczowa. Dużo mówiła bowiem o Jimie, jego stanie ducha i trzecim już, ewentualnym scenariuszu. Czyżby schorowany, załamany mąż w akcie desperacji poświęcił się dla rodziny? Postanowił oddać życie za komfort swoich bliskich, za uregulowanie długów. Ta teoria była możliwa, ale mało prawdopodobna. Zdaniem specjalistów nawet najwięksi desperaci bardzo rzadko decydują się na takie cierpienie dobrowolnie. Wybierają raczej inne metody. Najbardziej realną hipotezą była więc ta, że to Teresa zadecydowała za niego. Dodała środków nasennych do jego porannej kawy, bo przecież sama przyznała, że tego ranka pili ją razem. Wysłała dzieci do samochodu przyjaciółki. W tym czasie Jim zdążył już zasnąć w sypialni, a ona rozlała rozpuszczalnik i zapaliła świece, którymi rozniecila ogień. To dlatego dołączyła do reszty dopiero po jakimś czasie. Wykorzystała sprzyjające okoliczności i wszystko dokładnie zaplanowała. Spotkanie z przyjaciółką w celu załatwienia samochodu miało zapewnić jej alibi, stan psychiczny męża, uwolnić od jakichkolwiek podejrzeń. Detektywi mieli teraz twardy orzech do zgryzienia. Musieli ustalić, która z tych wersji jest prawdziwa. 5 lipca 2007 roku. Teresę jeszcze raz wezwano na przesłuchanie. Powiedziano jej, że chodzi o dokładne ustalenie chronologii wydarzeń, bo poprzednia nie do końca pokrywała się z dowodami. Detektywi nie od razu skonfrontowali ją z tym, czego się dowiedzieli, bo chcieli sprawdzić, czy sama z siebie przyzna się do kłamstw i poda logiczne wytłumaczenie dla swoich słów. Zawsze istniała przecież możliwość, że wprowadzała policję w błąd nieświadomie. Z nerwów podała niedokładne informacje,
Przez stres zapomniała wspomnieć o problemach. Czuli, że coś ukrywa, ale nie byli pewni. Nie mieli na nic dowodów. Liczyli na to, że pod presją zacznie mówić więcej, że się otworzy i dowiedzą się czegoś nowego. Teresa przyszła na komisariat w bojowym nastroju. Ubrana w różową bluzkę i białe spodnie, włosy zebrała w kucyk. Od początku nie ukrywała oburzenia. Była wyraźnie poirytowana faktem, że ponownie wezwano ją na przesłuchanie. Nie chciała tu być. Uparcie powtarzała, że powiedziała już wszystko, co wie. Nie ma pojęcia, co zaszło. Nie wie, jak doszło do pożaru. Nie było jej przecież w domu. Jej frustracja była widoczna gołym okiem. Kobieta w pewnym momencie naskoczyła nawet na policjantów, mówiąc: lepiej wy mi powiedzcie, co się stało. To wasze zadanie, nie moje. Kochałam mojego męża bardziej niż siebie. Nic nie ukrywam. Choć Teresa czuła, że jest podejrzewana, zdecydowała się współpracować. Nieco niechętnie, ale jeszcze raz, ze szczegółami opowiedziała o poranku 29 czerwca. Wstaliśmy jak zwykle, między 6:30 a 7 rano. Wypiliśmy kawę, trochę pogadaliśmy. Robiliśmy więc to, co robią wszystkie pary, zanim wstaną dzieci. Potem wzięłam prysznic. Jim poświęcił chwilę córce i synowi. Powiedział, że zaraz zrobi sobie na śniadanie tosta. Potem wyszliśmy. Planowałam opuścić mieszkanie o 8:00, ale Robin zawsze się spóźniała. Dlatego wyszliśmy o 8:15. No, najpóźniej o 8:30. Nie patrzyłam na zegarek. Przez długi czas, nie mając świadomości, że policja od jakiegoś czasu doskonale zna jej sekrety, utrzymywała tę samą wersję co wcześniej. Mówiła o cudownym małżeństwie, o tym, jak bardzo kochała męża. Uparcie bagatelizowała powagę problemów finansowych, twierdząc, że były to jedynie przejściowe trudności i że pieniądze pożyczone od ojca pomogły im w znacznym stopniu wyjść na prostą. Detektywi starali się być cierpliwi, ale w końcu mieli tego dość. Kobieta kłamała im prosto w oczy, a oni nie mogli pozwolić, by myślała, że jest w stanie ich przechytrzyć i oszukać. Wiedzieli, że skoro do tej pory nie powiedziała im prawdy, to jej nie powie. Dlatego zaczęli konfrontować ją z tym, co wiedzą. Teresa okazała się być wyjątkowo oporna na argumenty. Nie chciała się przyznać do romansów, butnie prosząc o personalia informatorów, sugerując, że z pewnością się pomylili i przekręcili fakty. Nie chciała zaakceptować powagi problemów finansowych, wciąż utrzymując, że ona i mąż mieli plan, by sobie z nimi poradzić. Szła w zaparte i nie dała się przekonać nawet nagraniami z kamer monitoringu spod restauracji, które obnażały jej kłamstwa co do godziny opuszczenia przez nią domu. Wiem lepiej, o której wyszłam i co robiłam, bo to moje życie, twierdziła. Na pytanie o to, czy znała sumę, na którą ubezpieczony był jej mąż, szybko odpowiedziała, że nie. Nie chciała wiedzieć, bo źle by to wyglądało. Bała się opinii innych. Wiedziała, że ludzie gadają. Była od niego o 24 lata młodsza. On był bogaty. Oczywistym dla wszystkich było, że jest z nim głównie dla portfela, a jej zdaniem wcale tak nie było. Na zakończenie pospiesznie dodała, że żadna kwota nie zwróci jej męża, który był całym jej życiem, a ona była życiem jego. To uporczywe podkreślanie wielkiej miłości, pomimo oczywistych zdrad, skłoniło detektywów do ujawnienia Teresie swojej wiedzy na temat ciemnej strony osobowości Jima. O tym, że był nerwusem, szybko wpadał w złość, miał ciężką rękę. Nie miał litości dla niej i dzieci, a w biurze przy klientach dewastował meble. Zasugerowali, że kobieta miała powód, by go zdradzać, a nawet by go nienawidzić. Ta sugestia sprawiła, że Teresa natychmiast zmieniła front. Zalała się łzami i stwierdziła, że nie chce mówić o mężu źle. Tłumaczyła, że był chory i to przez tę chorobę czasem zachowywał się strasznie. Ale normalnie na co dzień był czuły i kochający. Nie był żadnym potworem. Nie miała powodów, by się go bać, by go nie znosić.
byli wspaniałym małżeństwem. Dodała, że ludzie najwyraźniej źle go ocenili, a ona nie będzie jeszcze bardziej psuła mu opinii. Woli pójść do więzienia, niż pozwolić, by ktoś myślał o Jimie źle. To stwierdzenie zaskoczyło detektywów. Było skrajnie niezrozumiałe i dziwne. Teresa musiała być albo do granic możliwości zarozumiała, albo wręcz przeciwnie. Dziecinnie naiwna, by sądzić, że policjanci dadzą się wpuścić w maliny. Bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie broni uparcie człowieka, który wyraźnie krzywdzi. Teresa musiała mieć poważny motyw, by to robić. I miała. Detektywi już po chwili otrzymali odpowiedź na swoje wątpliwości. Teresa powiedziała bowiem coś, czego z jakiegoś powodu nie powiedziała w pierwszym przesłuchaniu. Wysnuła tezę, że Jim odebrał sobie życie. Nie chciał żyć. Kilka tygodni wcześniej przyznał mi, że jest dla mnie i dzieci ciężarem. Wtedy wcale się tym nie przejęłam. Sądziłam, że miał zły dzień, bo w manii często zachowywał się dziwnie, mówiła. Sądzisz, że to on mógł podłożyć ogień? Dopytywali detektywi, ale nie odpowiedziała. Byliście pod ścianą, naciskali. Tak, ale mogliśmy sprzedać dom, przenieść się do czegoś mniejszego. To byłby logiczny wybór, skwitowali policjanci. W historii snutej przez Teresę z każdą chwilą pojawiało się coraz więcej niespójności, niedopowiedzeń i przekłamań, co stawiało ją w bardzo złym świetle. Poza tym szybko dało się zauważyć, że nie wykazuje żadnego lęku, nie boi się konfrontacji. Jest przy tym arogancka. Zadaje oskarżające i odwracające kota ogonem pytania, zwłaszcza gdy wie, że otwarcie mija się z prawdą. Śledczy zaczęli rozumieć, że robi to, bo stara się wybadać grunt. Sprawdzić, co wiedzą i ile wiedzą. Dostosować pod to racjonalną i prawdopodobną odpowiedź. Stąd, gdy zasugerowano, że miała powód, by pozbyć się męża, nagle wyskoczyła z informacją o złym stanie psychicznym Jima, przerzucając odpowiedzialność na niego. Czuli, że wie więcej niż mówi, że coś ukrywa. Zapytali ją więc o to, czy wie, czym są substancje łatwopalne, a gdy zaprzeczyła, przedstawili jej definicję. Powiedzieli, że jest to m.in. gaz i benzyna. Spytali, czy miała w domu coś takiego. Słysząc to pytanie, Teresa od razu bez żadnego zastanowienia przyznała, że w garażu mieli farbę i inne potrzebne materiały, bo Jim robił ostatnio malowanie. Ta informacja wydała się śledczym wyjątkowo ciekawa. W końcu to właśnie rozpuszczalnik znaleziono na podłodze w pokoju z komputerem. To on stał się źródłem pożaru. Teresa nie wspominała o niczym innym. Tylko o zestawie do malowania, w którym siłą rzeczy musiał znaleźć się również rozpuszczalnik. Choć zaprzeczyła, by wiedziała, że ktoś rozlał taką substancję na podłodze w ich domu, detektywi wcale jej nie uwierzyli. Kłamała już w tylu kwestiach, że przestała być wiarygodna. Poza tym byli pewni, że pomogła Jimowi albo wręcz zrobiła to sama, bez jego wiedzy. Nie było innej możliwości. Nikogo oprócz ich dwojga nie było w domu, a Jim od 4 dni właściwie nie ruszał się z łóżka. Nie byłby w stanie rozlać płynu sam. Kanister był ciężki, a on był w kiepskiej kondycji. Detektywi, widząc, że Teresa powoli zaczyna się łamać, zagrali nieco odważniej. Zasugerowali, że dodała środków nasennych do porannej kawy męża, bo z tego, co mówili jej znajomi, wielokrotnie chwaliła się tym, że potajemnie podaje mężowi lit, by był spokojniejszy. A potem, gdy już zasnął, wysłała dzieci do auta przyjaciółki, a sama podłożyła ogień. Na te słowa kobieta kilkukrotnie zmieniła poprzednią wersję zdarzeń. Zaczęła kręcić i motać, mówiąc, że jej mąż tego ranka nie wypił kawy, bo bolał go brzuch. Potem, że właściwie już od 3 miesięcy nie pił kawy w ogóle, by na koniec stwierdzić, że tak naprawdę nie pił jej od 3 dni, od poniedziałku. Na pytania o to, dlaczego jeszcze kilka minut temu twierdziła, że pili razem kawę co rano, również w dzień pożaru, odpowiedziała, że musieli źle ją zrozumieć. Swoją niekonsekwencję zrzuciła na rutynę.
bo co rano przygotowywali kawę w kuchni razem, ale akurat tego poranka Jim parzył ją sam. Tylko dla niej, bo bolał go brzuch. Nie mogła więc niczego do niej dodać. Myli się, bo jej głowa nie pracuje najlepiej. Detektywom nie uszło uwadze, że jeszcze kilka minut wcześniej ta historia wyglądała inaczej. Mąż ze względu na chorobę został w łóżku, a kawę zaparzyła sama. Śledczy byli coraz bardziej zniecierpliwieni i zdegustowani tymi bezczelnymi wykrętami. W zlewie w kuchni znajdowały się dwa brudne kubki. Jeden z nich należał do Jima. To były dowody, które trudno było podważyć, a kolejne kłamstwa wcale nie wychodziły Teresie na dobre. Zdając sobie sprawę z trudnego położenia, kobieta robiła się coraz bardziej nerwowa i poirytowana. Nie potrafiąc logicznie wyjaśnić niespójności, zasłaniała się niepamięcią, a by odbić od tematu, znowu skupiła się na mówieniu o tym, co wychodziło jej najlepiej. Na swojej wielkiej miłości do Jima. Powiem jedno. Ten człowiek był całym moim życiem i będzie nim do końca. Żywy czy martwy. Mówiła i była w tym naprawdę przekonująca. Jedynym sposobem na poznanie prawdy było poddanie Teresy badaniom na wykrywaczu kłamstw. I to z zastrzeżeniem, że wyniki będą mogły być wykorzystane w sądzie. Kobieta została poproszona o podpisanie odpowiednich dokumentów i zrobiła to, ale była tym zobowiązaniem lekko zaniepokojona. Ciągle pytała, czy jeśli obleje test, zostanie oskarżona i odbiorą jej dzieci. Wariograf wyznaczono na poniedziałek, a Teresa pojawiła się na nim punktualnie. Po kilku pytaniach przygotowawczych badacz przeszedł do konkretów. Na pytanie o to, czy kochała męża, odpowiedziała tak. Potem wszystkie odpowiedzi były już na nie. To nie ona rozpaliła ogień. Nie planowała też tego zrobić z nikim innym. Prawdę powiedziała tylko raz. Mimo licznych zdrad i złego traktowania, Teresa naprawdę kochała męża. Choć wydawało się, że teraz, gdy wina Teresy znajduje się na przysłowiowej tacy i nic już nie będzie w stanie zadziwić, okazało się, że interpretacja wyników wcale nie jest taka prosta. Było jasne, że Teresa kłamała co do wzniecenia pożaru, ale nawet doświadczony pracownik nie był w stanie ustalić, dlaczego to zrobiła. Czy chodziło jej tylko o ubezpieczenie, a może nawet mimo wielkiej miłości, z premedytacją pozbyła się męża. Badacz robił co mógł, by wycisnąć z niej jak najwięcej. Dopytywał i naciskał, aż wreszcie zaczęła pękać. Powiedział, żebym wyszła z domu i nie zadawała pytań. Zapytałam, dlaczego, kochanie? A on mi powiedział, że chce, żebym wiedziała, że mnie kocha i kocha dzieci. Wyznała cicho. Zapytana o to, dlaczego mówi o tym dopiero teraz, łamiącym się głosem powtórzyła to, co mówiła już wcześniej. Że wolałaby iść do więzienia. Wziąć na siebie całą winę, niż przyznać, że to Jim podłożył ogień. Dodała, że widziała w jego rękach świece i gazety, ale nie miała pojęcia, że na podłodze jest rozpuszczalnik. Nie wiem, czy zrobił to od razu po tym, jak wyszłam, ale poprosił mnie, żebym zapaliła świeczkę i włączyła kuchenkę, żeby mógł wzniecić ogień. Oj, zrobić sobie tosta. To przejęzyczenie od razu zwróciło uwagę detektywa. Takie freudowskie pomyłki pojawiają się przecież zwykle wtedy, gdy myślimy o jednym, a mówimy drugie. Drążył więc dalej, pytając o szczegóły. Okazało się, że mąż chciałby Teresa rozpaliła dwie świeczki. Dużą w sypialni i tea light na biurku w gabinecie. Zrobiła, co jej kazał i wyszła. Spełniła jego prośbę, mimo iż wiedziała, że przez kolejne godziny będzie w domu całkiem sam i w razie kłopotów nikt mu nie pomoże. Te słowa sprawiły, że detektywi mieli już pewność co do winy Teresy. Poza tym jej pełna absurdu opowieść w żaden sposób nie pokrywała się z dowodami. Pożar zaczął się w kuchni, w części z gabinetem. Dopiero potem przeszedł do sypialni, gdzie znajdował się Jim. Mężczyzna w tym czasie spał, na co wskazywała piżama, którą wciąż miał na sobie.
W domu nie było też żadnych małych tea lightów, ani tym bardziej świecznika, o którym opowiadała Teresa. Wyszło też na jaw, że ona sama zaraz po tragedii od razu zadzwoniła do ubezpieczyciela. Byłaś zmęczona jednoczesnym wychowywaniem dzieci, pracą i opieką nad chorym mężem. Miałaś dość jego złośliwości i podłego charakteru. Chciałaś się uwolnić od problemów finansowych i zacząć życie na nowo. Bałaś się, że twoje uzależnienie i zdrady wyjdą na jaw. Że wszyscy dowiedzą się, że od jakiegoś czasu dodawałaś leków do kawy męża. Dlatego źle się czuł. To nie Jim podłożył ogień. Bo Jim mimo wszystko chciał żyć. Inaczej, aż do ostatniej chwili nie próbowałby gasić płomieni stopami. Mówili, a Teresa uparcie zaprzeczała. Na niewiele się to jednak zdało. Jej dzieci, 6-letnia Allison i 11-letni Caleb, złożyły już bowiem szczegółowe zeznania, a te nie były dla niej korzystne. Zarówno syn, jak i córka zgodnie stwierdzili, że siedząc w aucie i przez 15 minut czekając na matkę, która wróciła z powrotem do mieszkania, zobaczyli wydobywający się z budynku dym. Gdy z przerażeniem krzyknęli, że dom się pali, matka odpowiedziała, że nic się nie dzieje. Spaliła tylko stare gazety. Teresa stanęła przed sądem w grudniu 2010 roku. Przyznała się do podpalenia domu dla ubezpieczenia, ale nie odebrania życia mężowi z premedytacją. Na mocy ugody skazano ją na dożywocie, z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 30 latach. W chwili ogłaszania werdyktu, cichym, łamiącym się głosem błagała o litość, podkreślając, że przecież przyjęła odpowiedzialność za zdarzenie. Zakuwana w kajdanki prosiła o delikatne traktowanie. Mówiła, że w przeszłości doznała urazu nadgarstka i żeby nie zaciągać jej kajdanek za mocno. Nawet w takich okolicznościach mówiła tylko o sobie i dbała jedynie o swój komfort. Wyprowadzana z sali zdążyła powiedzieć jeszcze „kocham cię” w stronę nieznanego z imienia członka rodziny. Po chwili zniknęła w policyjnej furgonetce. Dzieci Jima trafiły pod opiekę rodziców Teresy, którzy zabrali je do Harlan w stanie Kentucky. Matka ma prawo się z nimi widywać, ale tylko pod okiem dziadków. Dziękuję za wysłuchanie tej szokującej i bulwersującej historii. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze. Dziękuję moim cudownym patronom. Jestem wam niesamowicie wdzięczny. Przypominam, że wspierać możecie mnie również przez YouTube. Wystarczy kliknąć w kafelek z napisem „wesprzyj”, który znajduje się pod każdym filmem w lewym dolnym rogu. Podziękować możecie mi również jednorazowo klikając w kafelek „podziękuj”. To naprawdę wiele dla mnie znaczy i każdemu wspierającemu z całego serca dziękuję. Pozdrawiam.